Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bogatyni był inny niż te przed pandemią. Już nie tak bardzo ograniczony jak rok temu, ale też nie na pełnych obrotach jak jeszcze przed 2020 rokiem. Mimo wszystko, mimo różnych przeciwności losu, udało się. Mnóstwo ludzi zaangażowało się w finał, jak co roku. Grały stowarzyszenia, firmy, zwykli ludzie, dzieci i młodzież. Dom Kultury odwołał na kilka dni przed niedzielą swoje działania, ale i tak w mieście sporo się działo. Po raz pierwszy do akcji tak intensywnie włączyła się gminna spółdzielnia. Przed finałem licytowano karnety, a na sam finał przygotowano dla bogatynian niespodziankę. Taki oto tort. 30 kilo na 30. rocznicę, czyli na 30. finał tort przez piekarnię Działoszyn. A tak naprawdę fundatorzy, tam były 5 firm, które się złożyły na tego torta, żeby poczęstować naszych mieszkańców. Przejęliśmy trochę, może nie obowiązki, ale gdzieś tam tą przyjemność wraz z Bokiem, z Domem Kultury Bogatyni, żeby zrobić wspólnie, bo oni tam się wycofali z tego wewnątrz, bo wiadomo, że jest pandemia. Trochę voucherów od nich żeśmy zlicytowali wczoraj, jeszcze ostatni dzień był. Także no i robimy orkiestrę. No. Staramy się tak, żeby ta Bogatynia, skoro 30 finał, 30 razy Bogatyni była robiona od samej pierwszej, to szkoda byłoby nie wykorzystać momentu i nie zrobić tego, żebyśmy nie mieli u siebie. Mieliśmy ponad 50 licytacji, czyli voucherów na różne różnorodne, nie wiem, od zabiegów poprzez jakieś fanty i gadżety, które przekazywali mieszkańcy i firmy lokalne. I mieliśmy, tak naprawdę mamy tutaj u siebie wolontariuszy w tym roku, czyli 80 wolontariuszy, którzy chodzą w Bogatyni z puszkami, mamy dla nich herbatę, kawę, bułeczki słodkie, także częstujemy, żeby też jak zmarzną, żeby mogli przyjść, zagrzać się u nas, zjeść coś, wypić coś ciepłego. Jak dodał prezes spółdzielni, zawsze to wsparcie dla orkiestry było. Teraz jednak jest zaangażowanie duże. Gmina spółdzielnia gra zawsze. Tylko zawsze była jako wspierająca, czyli daliśmy Domu Kultury właśnie bułki słodkie, pieczywo, chleby gdzieś na pajdy, dawaliśmy torty na licytację, a w tym roku jako GESiK, bo GESiK jest to chyba drugi rok, robimy to pierwszy raz na taką skalę i mam nadzieję, że pierwszy, 30. rocznicę i nie ostatni będziemy robić teraz co roku, będziemy grali razem z orkiestrą. My działamy tutaj tak naprawdę wszystkimi pracownikami, wszystkimi ludźmi z naszej spółdzielni, plus tutaj jeszcze zaangażowanie pani dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, bo też nas wsparła swoimi ludźmi, tak, w tych miejscach, w których potrzebowaliśmy gdzieś wsparcia. Dziewczyny tutaj, jak widać, nasze, które sprzedajemy, są trzy dzisiaj też, żeby tutaj, mówię, można było tych klientów łatwo obsłużyć. No i chyba tak naprawdę ten nasz wolny czas, bo to wszyscy robią tak naprawdę bezpłatnie, tak? Robimy to tak naprawdę chyba z chwili, z potrzeby, bez jakichś tam dodatkowych gratyfikacji oczywiście, tak? No i każdy gdzieś tam się coś od siebie wrzucił jako spółdzielnia, jako gminna spółdzielnia. No chyba 76 lat to chyba zobowiązuje do czegoś, także warto być tutaj z tymi ludźmi w tym miejscu. No i dla nas to jest taka forma też, nie ukrywamy jakiejś małej reklamy. Pod Domem Kultury tradycyjnie już bez względu na pandemię grali offroadowcy. Członkowie klubu przygotowali niespodzianki dla wszystkich wspierających orkiestrę. Mamy bardzo dużo rzeczy. Mamy rozpalonego grilla, pajdę ze smalcem, ogóreczki, popcorn, oczywiście cynamonki prezesa oraz różne inne wypieki, które robiliśmy oczywiście sami w domu. Wino grzane, kawa i herbata. Oprócz tego mamy nasze samochody. Część naszych samochodów jest już w terenie, są przejażdżki, można sobie porobić zdjęcia, posiedzieć, popytać, co my tu ciekawego robimy i jak działamy. Pogoda nie była sprzyjająca w tym roku, ale i tak 80 wolontariuszy od rana kwestowało na ulicach miasta. Jest zimno, pada deszcz, grad, śnieg czasem, ale dostajemy jakby ciepły posiłek, tak, wszystko mamy na miejscu, zbieramy też, nie zbieramy dla siebie ani dla szkoły czy dla kogoś, tylko dla dzieci jednak, tak. Dlatego zdecydowałyśmy się, chyba to jest taki największy argument, żeby tutaj być i zebrać te pieniądze. Ja uważam bardzo podobnie, no jednak przyszliśmy tu razem. Ludzie niechętnie wrzucają. Niechętnie. Nie, no. Nie, dlatego zachęcałam, starałam się podejść i zachęcić jednak ich, żeby coś wrzucili tutaj, tak? Każdy grosz się liczy. Pod Domem Kultury jak zawsze stanęła wielka skarbonka. Tutaj także można było wspomóc szczytny cel. Mamy swój dyżur i od godziny 13 do godziny 14 pilnujemy dużej skarbonki, no i ludzie przychodzą, po prostu dają większą jakby liczbę pieniędzy, no i tak pilnujemy. Od godziny 9 już chodziliśmy, no i nazbierało się tam trochę, ale puszkę już zdaliśmy swoją. Ludzi nie jest za wiele, ale dajemy radę, zimno trochę. Przede wszystkim chciałam pomóc, bo bardzo lubię tą akcję i bardzo szanuję, wspieram, no i zdecydowałam się właśnie na wspieranie razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tłumów nie było, ale regularnie pojawiali się wspierający. I przy cukierni,
i przy ekipie offroad. Co roku pomagamy. No, przychodzimy, rzucamy do puszki. Inaczej nie da rady. Musi być pomoc. Dzisiaj w zamian za pomoc. Bułeczki, trochę w gesiku. Także staramy się. A dlaczego? Bo to jest potrzebne. Warto dodać, że w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Bogatyni zaangażowali się m.in. Salon Izabela, Kwiaciarnia Róża, Fitness Świat Aga, Twardziele Team, Stacja Paliw Horex, Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatyni, Bogatyński Klub Motokrosowy Cross, Bogatyńskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Złoty Czepek. Pełna kwota z puszek i licytacji będzie znana już wkrótce.